Szybka reakcja, no. Co z testerką diet dzieje się w dzisiejszych czasach? Rozumiesz? Spartiatics! Dokładnie po rękawowej resekcji. Jestem dokładnie po rękawowej resekcji żołądka. Mam prawie 90% wyciętego żołądka, więc to jest bardzo poważny zabieg, który też niesie po części ryzyko. Jakieś powikłania, jakieś komplikacje. Ty, ona stoi z jajkiem w ręku? Ona ma jajko w ręku? Takie kurze? Jakieś powikłania, jakieś komplikacje mogą być. Natomiast w moim przypadku jest naprawdę wszystko w porządku. Czemu ona stoi z jajkiem? Oni ją gdzieś w dołu złapali? A co tu chodzi? W moim przypadku jest naprawdę wszystko w porządku. Z każdym dniem czuję się już coraz lepiej. I właśnie to też jest na takiej zasadzie, że nie zrobiłam tego ze względów takich estetycznych, jak... Ta? Dzięki, Andrzej, za 14 lat. Zaraz obejrzymy dalej. Czekaj. Strój się jaje, to jest tylko przy... Nie pisz tak. Czuję się już coraz lepiej. I właśnie to też jest na takiej zasadzie, że nie zrobiłam tego ze względów takich estetycznych, jakby ktoś mógł powiedzieć, że wcześniej no tak, cały ale to jest czas nagranie. Mówiłam, że akceptuję siebie taką, jaką jestem, bo to jest prawda. I to się nie zmienia. Natomiast zrobiłam to ze względów właśnie zdrowotnych. Po operacji miałam taki spadek energetyczny. Czekaj! Co to znaczy? 90% żołądka wycięli w celach zdrowotnych? W ogóle wycinać... Serio się ludziom wycina żołądek, żeby nie jedli? I co? Co się dzieje, ty? To ona już nigdy... A wyobraź sobie, że ona będzie dalej jadła, to co? To ją rozsadzi? Jak będzie w takim małym żołądku jeździć? Cześć, o co tu chodzi? Ona jakoś teraz wolniej trawi? O co tu chodzi? Na przykład wyobraź sobie, że ona chce teraz zrobić bez bekania challenge Coca-Colą, nie? I ona ma taki mały żołądek, to się ta kola nie zmieści, co? Będzie tak stało jak w brudnym zlewie? I wiesz, tyle wypije, że się będzie jej wylewać z buzi? O co tu chodzi? Ty, przecież co? Się tak zastanawiam. Że tak się jej zapcha jak zlew? To właśnie to tak działa, jestem biochem, okej. Wybuchnie jak martwy hipopotam, to są wieloryby. Nie miałam praktycznie na nic siły, ja bardzo źle zniosłam operację. Pewnie dużo... Ty jesteś, upowiesz w ogóle jak działa żołądek? No tak, wpieprzasz do żołądka jedzenie, tylko że jakby ludzie mają dwa żołądki, nie wiem czy wiecie. Jest zwykły i ten na słodycze, nie? I prawdopodobnie jeden z tych wycięli jej. Ona nadal drugi ma zwykły. Ten na słodycze prawdopodobnie. No. I także z nią chyba nic nie będzie, po prostu będzie tylko słodyczami się żywić. Dzięki Kubi za 17 lat. Ty, masz tak, że ci się ucho zapycha? Dużo rzeczy w głowie mi też się działo. Natomiast jeśli chodzi o takie samopoczucie, jak już teraz powoli dochodzę do siebie, no to nic się nie zmieniło, to sama taka walnięta krejzolka Kinga Zawonik. Wahałam się bardzo długo z tą decyzją, to dojrzewałam do tej decyzji prawie 2 lata. Ty, a kiedyś Boxdel był w Turcji i gadali, że on mógł mieć ten zabieg. Myślisz, że to prawda? Bo on tak schudł bardzo. Ty, jak komuś można uciąć kawałek żołądka i on chce chudnie, bo nie je. Ty, to jest chore. O co tu chodzi? I stwierdziłam, że skoro u mnie wszystkie takie niechirurgiczne metody zawiodły, też nie prawda jest taka, że nie będę teraz, dziwne. Nie wiem, kłamać, oszukiwać, że zawsze byłam idealna, przestrzegałam diety, przestrzegałam treningów, bo tak też nie było. Trochę może takiego samozaparcia u mnie też zabrakło. I co ty gadasz? Ostatni dzwonek, żeby zadbać o swoje zdrowie. No i zapisałam się właśnie na wizytę i operację. Czasami słyszę coś takiego, że operacja bariatryczna to jest droga na skróty. Nie. Boxdel nie ma blizn? On jest miliarderem, ukrył ja. Dzięki Karolek za 16 lat. Ty, a podobno Karolek wygrał tam, on się bił na jakiś... On się gdzieś bił ostatnio, nie? Z Gochą. Nie, to nie jest droga na skróty, to jest wiele wyrzeczeń, wiele łez, trudu, pilnowania tak zwanej michy, tak? Wcześniej powiedzmy nie tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jak rozciągnie ten... Ona, czekaj. Lolpl 1S dał na Goliborde 5 zł. Widz miał rację o strzelamy do 5 i SPX pos i to Black Blue pisał, ale on mnie zna. To jest wiadomo, że jak on napisze, to jest prawda. Ty, patrz, oglądaj teraz. Moje rozumienie tematu, ma żołądek.
wycinają 90%, nie? I został ten kawałek. I ten kawałek, i teraz pytanie, czy ten kawałek może znowu się tak rozciągnąć, żeby być tej samej wielkości, tylko będzie cieńszy? Bo to tak, że wiesz, tutaj został kawałek i on się rozciąga, ale jest cieńszy. Nie wiem, z czego jest zbudowany żołądek, z jakiegoś tam czegoś. I teraz to będzie cienka warstwa, tak? Więc jak znowu zrobią ten zabieg, to co, to pęknie i w końcu? Czekaj, o co tu chodzi? Czekaj, jak to wygląda? Jak warstwa taka sama? Z czegoś takiego małego rozciągasz, że tak dużego, to musi być cieńsze. Cienkie. Miałem kiedyś grubego kolegę, miał 160 i ważył 140 kg. Kiedyś powiedział mi, że wie, że odżywia się w chuj niezdrowo i pewnie nie dożyje 30. Tej kobiecie po prostu brakowało świadomości. Ale czekaj, ale co z tym twoim kolegą? On żyje? Czekaj. Jak uciąłeś w dupę, chcę się dowiedzieć, czy kolega żyje, mi napisz. Powiedz mi, czy ten kawałek żołądka, jak się rozciągnie do wielkości poprzedniego, to czy będzie cieniutki? Że to będzie taki przezroczysty żołądek, że jak ta osoba umrze i zrobią sekcję zwłok, to to będzie żołądek i taki cieniutki balon, że na przykład zjadła poprzedniego dnia, wiesz, jadła pizzę, a ty jesz ile chcesz. I nawet nie trzeba, rozetniesz tego brzuch i żołądkę trzeba będzie rozcinać, bo będzie tak cienki, że będzie widać te pizze wszystkie w środku, przez samą tą warstwę, rozumiesz? Wiesz? Wiesz, o co mi chodzi? No tak, właśnie, traktor, o to mi chodzi. Zara Kapic. Pilnowania tak zwanej michy, tak? Wcześniej, powiedzmy, nie miałam problemu z jedzeniem, teraz muszę walczyć z każdym kęsem, z każdym łykiem wody, więc to nie jest tak, jakby każdemu się wydawało z boku, że teraz nagle chudniesz, będziesz pięknie wyglądać. To jest wiele wyrzeczeń dla mnie, dla moich bliskich, dla mojej rodziny. No, ale odpowiadając na pytanie, tak, zrobiłabym to dla swojego zdrowia jeszcze raz. Operacja... Cześć, znowu wytnie 90%? Jest takim magicznym to jest środkiem, zostanie nic. Że będę całe życie chuda. To jest tak naprawdę jak to? Poprzez właśnie wprowadzenie zdrowych... Czekaj, to... Czekaj, Boże, bo nic nie rozumiem. Ja pierdzielę, jak nie będzie całe życie chuda? Z czegoś takiego stałeś taki żołądek, nie? I przecież jak ona może nie schudnąć teraz? Nie da się tego napełnić taką samą ilością jak tego, tak? To przecież ona teraz schudnie po prostu żyjąc. O co tu chodzi? Nie żyje, pękł mu żołądek, bo sobie zrobił operację zniesienia żołądka. Co ty jadasz, to już fake. Ale żarł tak samo i pękł. Serio może pęknąć żołądek? Ale ona zjadła 1 gram uranu? No co ty piszesz? Operacja taka kosztuje 80 tysięcy? Dietę ogarnąć 1000 zł? Jak dietę ogarnąć 1000? Czemu tak drogo? Przecież są te cateringi, ustalasz sobie. Ona by mogła 2000 ustalić i się nie ruszać. Oni chyba za ciebie dobierają, żeby to było zdrowe, czy nie? Jak masz te diety pudełkowe, to to jest chyba zdrowe, czy to jest gówno pieprzone? Masz te diety i na przykład ustawiasz 2k kalorii, nie? No to oni ustalają, żeby tam była ilość białka i tak dalej, dobra, i witamin, żebyś nie umarł zaraz, żebyś się nie przekręcił. Czy nie? Czy to fake? Ona by mogła se teraz trawę jak krowa jeść i by zapchała żołądek i schudła? Ile kalorii ma gram uranu? 1 gram uranu, ile KCAL? O kurde, ty to owsiak dlatego. Nie no. Żartuję. Dużo, dużo. To ona nadal może być rzeczywiście okrągła, jakby jadła uran, ale chyba nie można go jeść. Kurde. Zdrowe, o ile nie wpierdalasz tych plastikowych pudełek. No dobra, chyba pudełek nie jesz, nie? Smokowi Wawelskiemu pękł żołądek, no ale on zjadł siarkę, on umarł od jakiejś tam siarki czy coś takiego, już się pamiętał tej bajki. Dzięki Rasio za pierwszy od. O kim mówimy? O Lence? Ja. Dobra, cicho, oglądamy dalej, bo nic nie rozumiem z tego i tak.
praca poprzez właśnie wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej, dbanie o siebie. I to jest tak naprawdę na całe życie, więc tak naprawdę to będę dochodzić do siebie przez całe życie. Wiem, że właśnie dzięki też mojej takiej historii mogę wspierać i inspirować wiele osób do zmian i z tego się bardzo cieszę. I też to jest właśnie mój taki czyli cel. Ona pod kontent się roztyła, żeby potem chudnąć i inspirować ludzi. Czyli to jest piękne. Czyli to jest naprawdę poświęcenie. Ona jest jak Prometeusz, który dał ludziom ogień. Ale spotka ją niestety tylko kara. Czyli pęknie i... Nie, to się nie stanie. Czy się stanie? Moje takie marzenie, żeby swoją taką osobą pomóc wielu osobom. Aha. No właśnie widzę. Nie no, to nie to samo. Ej, a jak znaleźć więcej z nią? Ej, ona ma tu jeszcze inny filmik miesiąc temu. Diz też pod kontent sprowadził na siebie hejt, żeby zostać nieśmiertelną postacią w internecie. Relele. Jak zawsze zarażasz pozytywną energią. Jak zawsze jesteś uśmiechnięta i pozytywna, pomimo że ostatnio w twoim życiu był dość ciężki czas, który relacjonowałaś na swoich social mediach. Mówię tutaj o operacji, której musiałaś się poddać. Jak w ogóle się dzisiaj czujesz? Ona już jest po tej operacji tu? Po jakim czasie działała zmniejszenie żołądka? Dziś konkretnie czuję się dobrze, bo rano wstałam, wzięłam wszystkie leki, zjadłam śniadanie, napiłam się dużo wody, więc jeżeli te wszystkie czynniki spełnię każdego dnia z samego rana, to ten dzień jest, że tak powiem... Siema, nie dało się zrobić dłuższej przerwy? Dało się zrobić dłuższą. ...z górki, natomiast początki były tragiczne. Bardzo źle wszystko zniosłam, całą operację, całą narkozę, trochę głowa też u mnie tak, zadziałała. No, to dla mnie bardzo trudny czas, więc tym bardziej cieszę się, że dziś mogę być tutaj, zrobić coś dobrego, zaśpiewać też tutaj dla wszystkich gości, no i spędzić tutaj po prostu bardzo fajnie czas. Co było najcięższe po operacji? Ona tam śpiewała? Wiesz co, operację samą to można powiedzieć, że zniosłam wzorowo, bo nic z niej nie pamiętam, nic nie czułam, bo spałam sobie smacznie. Natomiast... Ty właśnie, aby się żona jadła drwala dzisiaj? Jakiś zmniejszyli żołądek? Ile drwal ma kalorii? KCAL na oko? Natomiast okres po wybudzeniu był dla mnie... Bo jakiś zmniejszyli żołądek, to ile może jeść? 500? 900? 1500? To ile ma? Tragiczne. Wszystko mnie bolało, miałam ogromny światłowstręt, nie mogłam w ogóle oczu otworzyć. Cały czas leżałam, zwijałam się z bólu na łóżku. 930 ma, tak? No to przecież jak zje drwala. Kurde, nie ogarniam tego zmniejszenia żołądka, jak to działa? Przecież jak ona zje tego drwala, to ją będzie trzymało z 2 tygodnie teraz. Ty, dobra, chyba już to rozumiem. Źle o tym myślę, bo ona wcześniej, jak miała 100% żołądka, a teraz ma 10%, nie? To ona nie miała, jak miała 100% żołądka, takiego żołądka jak ty, widzu, na przykład, albo ja. Tylko ona w porównaniu do naszego żołądka, to miała tak 10 000%. Czyli odjąć 90% od 10 000. Nadal za dużo, kurde. To drwal za mało. Prosiłam tylko o leki przeciwbólowe. Nie, dobra, ale na pewno miała większy żołądek niż zwykli ludzie, skoro jej pomniejszyli. Tak? Czy nie? I wiesz co, uważam, że też należy mówić o takich rzeczach, bo każdemu się wydaje, że operacja... Teraz ma 100% naszego. Bariatryczna to jest taka droga na skróty. Nie, to nie jest droga na skróty, to jest bardzo poważna operacja. Ja się zdecydowałam na tą operację ze względów zdrowotnych, nie ze względów estetycznych. I tak samo, jeżeli... Co on tutaj ma? Ty, kartę do banku, tam gdzie telefon nosi? Chłopina? Jeżeli właśnie zawiodą takie naturalne, niechirurgiczne metody leczenia otyłości, no to operacja jest jednym z takich najskuteczniejszych rozwiązań. I nie uważam, żeby było to coś złego albo jakiś taki powód do wstydu. Natomiast trzeba też mówić, że później życie, owszem, jest łatwiejsze, te kilogramy lecą i nasze zdrowie się zdecydowanie poprawia, natomiast początki są słabe. Co? Nie ogarniam tego zmniejszenia żołądka. Jakim cudem jest w ogóle możliwe coś takiego?
Jezu, nie rozumiem tego. Jak to możliwe, że można komuś wyciąć ileś procent żołądka, on nadal żyje i może jeść? O co tu chodzi? Dzięki, Osuka, dawaj się 6 lat. Włącz coś naukowego na ten temat, a ja wiem, gdzie to znaleźć. No, ja mam tylko coś takiego. I zauważ, że miał być ten tak zwana druga Norymberga i nagle wszystko ucichło, już nie ma. Już nikt nie będzie ich pozywał do sądów. Wszystko zamieciony pod dywan. No ile oj no. I zamieciony jest. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę!